Cześć, jestem Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Bo jak zawsze on musi być. No i jak widzicie, jedziemy bizonem dzisiaj, ale znowu w tą samą stronę jedziemy, to no, dzisiaj nie jedziemy już tam mucić, tylko właśnie bizona żegnamy. No, bizon właśnie idzie dzisiaj na sprzedaż. Tu dealera został zamówiony kombajn Johna Deere'a i wyprowadzą mi go potem. Bo tam muszę jeszcze, aby dopełnić formalności, co zrobię bizona, zdjęcie jeszcze ostatnie, taki ubrudzony, dobra. Sprzedajemy bydlaka. Ile? No za header 4, za kombajn 14. Dobrze jest, nie ma co narzekać. Dobra, jesteśmy po małej przerwie, bizona już sprzedaliśmy, też się sprzedałem. No i wózek już tu jest, takie jakieś dziwne kolory dali. No i nowym kombajnem będzie Fendt, a nie John Deere, takie zaskoczenie wam zrobiłem. No, Fendt właśnie w takiej wersji kolorystycznej. W takiej wo-wo. Dobra, no i jak widzicie, się praktycznie do zera spłukałem. A wózek to się przemaluje. No, ale no niestety, sąsiad to jest złodziej. Nie no, oczywiście żartuję, że złodziej nie widziałem, nie mówię. Dobra, przeniosę sobie pieniążki do banku jeszcze. No to za gotówkę kupiony, żeby nie było. Opuścimy motowidła. O kurde. Motowidła opuścimy i kładziemy na wózek. Header. No, kombajn Fenda ładny taki, amerykański. Nie, Fend jaki jest? Amerykański, jaki? Chiński? Nie, no myślę, że niemiecki. Ale ładny. Koreański. Koreański. Bo John Deere jest Ameryka. Boże, jak te żółte felgi wyglądają w tym wózku, ale innego wózka nie mieli na stanie, a w zestawie nie było. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wydam w gratisie, chciał wózek dostać. No ja mówię, panie, a gdzie jest wózek? On mówi, no tylko tu taki mamy na stanie. Ja mówię, a w gratisie nie ma? On mówi, nie ma. Mówię, jak to? On mówi, no tak. A ja mówię, no tak! Dobra, i ten mówię, to panie, dawaj jakiś wózek, co macie, nie? A tak to bym po drodze nie ujechał, nie? Trochę tak pod John Deere'a zrobione, ale trochę za jasny trochę. O Może myślę, że Boże. John Deere'a wezmę. Albo od tego John Deere'a ten wózek mi dał. No, możliwe, Kupi się możliwe. tam bejce i się przemaluje te felgi chociaż. Bo tamto to tam nieważne. Bo tamto i tak się zedrze farba i tak. No i lecimy sobie dzisiaj znowu mucić, już trzeci odcinek z rzędu, tylko tym razem będziemy w większym komforcie mucić. Będziemy mucić właśnie takie zboże jak owies. No i New Hollandem tam sobie potem podjadę, a wpierw zajedziemy się. No i widzimy się po krótkim cięciu, jak już będę na pole. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. No jak zwykle ja wolę sobie z Altaba odpalać nagrywanie niż z przycisku, bo mam przynajmniej pewność, że się zaczęło nagrywać, bo podglądu nie mam po prostu. No i już tu jesteśmy na mojej drodze, można powiedzieć. I tu po lewej, jak widzicie, owies, w końcu coś robię na tym nowym polu, bo tak to chyba nic tu nie było nagrywane poza kiszonką, którą mieliście tydzień temu. Aż tak daleko? No, czekaj, no tamten odcinek, co nagrywaliśmy dzisiaj, będzie na wtorek, to ten jest na czwartek. O. No, kiszonka prawie tydzień temu tu była. Ale fendzik ładny, wygodny, klimę już sobie ogarnąłem, radyjka jeszcze nie ogarnąłem, ale się ogarnie. Tu widzicie ładny panel właśnie ze światłami, sąsiad tam też właśnie u dealera New Hollanda zamówił, bo ten dealer ma tam jakieś znajomości w Niemczech, takie no polizingowe, czy jakieś tam załatwia te sprzęty wszystkie. No i tak to właśnie jest. Tak. No, trzy koguty i czwarty na headerze, na wózku. No, header sobie podepniemy, tylko trzeba ładnie zajechać. Wiem, że w Raltach się nie podpina, no ale wy tam przymkniemy oko. A teraz tak. Teraz tak, dobra. Boże, a to cicho, jak nie to co widzę. Czekaj, wstanę sobie, aby. Ty, a tu jest takie coś, żeby se nogi położyć, jak jest na pasażerze się siedzi. Ta. No. No, widzicie, ładne pokosy wali. Kurde, że się to prasa, to będzie tutaj. Prasowanie to 5 minut to będzie trwało na tym polu. Bożeż ty mój, ale to jest szerokie, ja to normalnie nie wiem, jak ja to obejmę w moim wzroku. Grabisz. Co? Grab. No nie, Łomę na pokosy. że header taki szeroki, ja nie mogę objąć, muszę tak, prawo, lewo, non stop. Już wstawać chciałem, a tu ty. W bizunie wyższa trochę kabina, bo szło stać. A tu A wszystko widać. widzisz? Gardziel taki długi, że tu kurde.
kosę to widać jak ten ślimak jak wciąga jak się siedzi. A w bizunie to kosę ledwo widziałeś. Jak siedziałeś. A to taki niski, że to ledwo widać. Typa już. Tam szyba jest nawet, żeby widzieć taka duża. Nie to co w bizonie taka maluśka. Kurde. Teraz jak zobaczą na wsi taki komentarz, to powiedzą, no pewno na kredyt wziął, a tu tylko na kredyt, to tylko header wziąłem. A ile na header? No cztery, trzy dychy wziąłem, a cztery dychy kosztował, nie? Matko. Normalnie w tych dwóch sezonach to jeszcze nigdy tyle kredytów nie brałem, co w tych dwóch sezonach, bo na część opryskiwacza brałem i na część headera teraz. Na wszystko kredyt. No, a ty, Mikołaj, ty w każdym sezonie brałeś coś kredytu, a ja tylko na razie dwóch. No ale jak ja brałem, to zazwyczaj na pole. No, a na, nie, na Jundira chyba też brałeś. Nie, na Jundira nie brałem. Nie? Nie. Nie wiem, nie znam się. Ogólnie w tym odcinku dużo cięć będzie, ale to tam się wszystko ładnie, myślę, że posklejam. Bo trochę fail był właśnie z tym Jundirem, bo kupiłem Jundira, nie, i ten... I wózek się podpinął w przedośkę jakoś tak. I ten. I ja się zdziwiłem, a sąsiad powiedział: nie! Nie można ujmować sobie pieniędzy. Już zapomniał, jaki ja mu gest ładny zrobiłem przed żniwami. No, no i za pieniądze ja będę za pieniądze, tak? No, dobra. Co za pieniądze będziesz pieniądze? No za pieniądze będę ten przymykał oko. No Mieliśmy. ale to jest taka prawda, to tak jakby i tak widzowie wiedzą, że go nie kupiłem w ogóle. Trudno, ale ja wiem. Ale dowaliłeś. Bo Oni tak. se mogą nie wiedzieć, ale ja wiem. Tak to by mi starczyło i by jeszcze zostało. A no widzisz, a tak trudno. Trzeba było dopłacić do interesu. Wszystko wina sąsiada, pamiętajcie. Ej, ale tu ma zbiornik wielki. Bizuny, to ja tu bym nie objechał tak daleko. A jak się kurzy, to z tego wszystkiego, mój Jezu, ale w kabinie tu cisza, spokój, nic, żadnego pyłku. Ale deszcz pada w realu. No wiem właśnie. Ale nawala. Ty, Jak ty słyszysz, to naprawdę. 8,5 tony ponad. Jezu Chryste. Przecież to połamie te przyczepy, jak to takie ciśnienie będzie miało, ja myślę, że będzie miało. To 2,5 tony większy zbiornik od tego mojego New Holanda teraz. Którego? Od tego, co teraz mam. Aha, czyli tego małego jeszcze. No. Dobra, bo nawet nie wiem, którego teraz jeszcze masz. Ty zmniej. Tamtego nie kupuję w tym sezonie. Aha, myślę, że teraz jeszcze. Ja jeszcze teraz kupiłem, bo tu owsa mi zostało tu z 3 hektary ponad. I mi jeszcze żyta został hektar ponad. Stwierdziłem, No że mi se. zostały tutaj 3. No i jeszcze 4 tam, nie? Słonecznika. No i za ten owiec ja myślę i za żyto spłacę kredyt jak pójdzie. Jak tak dobrze mi się uda sprzedać. No, nie, za mleko, za mleko. Dostaniesz pieniądze za 2 dni, to... Ale Mikołaj, o co ci chodzi? No kurde. No ale o nic mi nie chodzi, ja tylko mówię jak jest. Przecież możesz sobie kupić gospodarstwo i się przeprowadzić. Znaczy się przeprowadzić, no wynająć oborę czy coś i sobie możesz też hodować, no co to za problem. Ja nic nie mówię, ja tylko mówię jak jest. No bo nie wiem, no bo tak jakbyś, nie wiem, zazdrościł, że tych pieniędzy za mleko. No bo no trochę tak, no bo przecież w realu nie wiem, czy za 4 dni byś dostał 60 tysięcy. W sumie trochę więcej niż 4. Ze żniw były same 4 dni. A ja sprzedawałem chyba ten jesienią. Coś ty. Zaraz po żniwach sprzedawałeś. Nie wiem. No ale teraz ile dostałeś? No teraz dostałem 60 tysięcy. O, no to tyle pieniędzy to praktycznie no. Nie wiem, czy byś za coś tyle dostał. No może bym dostał, może nie, nie wiem. Nie hoduję krów, nie powiem ci. Ja też nie hoduję, nie wiem, ale wątpię. Ale ten, ja sobie zobaczę jeszcze, aby ceny. I tak, ceny jak. Boże, 4 godziny już dzisiaj gramy. Jakim cudem na jęczmień jest teraz wyższa cena, jak ja sprzedawałem? A widzisz? Ale jaja. O, na żyto rośnie cena, na owiec rośnie cena. A dobrze, że na żyto rośnie, bo akurat kosza. O, na owiec ja też właśnie koszę, ale. Nie wiem ile, nie wiem, no niby 9 stów prawie jest, ale to nie wiem czy to jest dobra. A się sprzeda tam. Bo ja za żyto tyle nie dostanę pewnie. A za soję rośnie? O, na soję też rośnie, pasuje. Bo soi mam 15 ton ogólnie.
w stodole wysypane, bo w binach miałem wtedy jęczmień i myślałem, że będę jeszcze owies sypał do bina i dlatego nie sypałem soli, bo tak to bym musiał czyścić jeszcze i stwierdziłem, że sobie wysypię po prostu na prydno. Ktoś dał suba, dzięki za suba. Temu, kto dał o 14:12 13 lipca. Dobra. No kurde, taki wielki ten kombajn, że tu... O, kolejny sub, dzięki za suba znowu. Normalnie te suby lecą jak te jajka Mikołajowi tam. Do koszyka. I ten, ja se tutaj ogólnie wytnę więcej poprzeczniaków, bo to kurde, ciężko takim bydlakiem to nawrócić normalnie. Ale nie no, w końcu prasowanie słomy nie będzie aż tak męczące. Tak to po tym bizunie, to weź to presuj tyle czasu. I Nie cały czas... martw, bo presowałeś i presujesz nadal. No tak, no bo bizonie teraz mam czekaj, dwa pola na stresowanie. Nie? Dwa, no. Dwa, dwa, siedem czwórek. No. To pożyczę tą twoją przyczepę, tą taką, nie? Zapyziałą. Aha, tą co tam na polu jeszcze stoi, no Boże, Boże, nie ma problemu. Po 900 podatna to akurat. No Boże. No, ale usług raczej fendem nie będę prowadził, chyba że dla sąsiada, bo teraz duży kombaj, to można usługi w końcu prowadzić. To nie będziesz prowadził, czy będziesz? No, dla sąsiada mogę, ale dla ciebie, znaczy się dla innych nie, bo to na razie Mirek z Markiem przyjdą, zaś się rozkładaj na tych ich polach pół hektara. No, do sąsiada. Jak sąsiad sobie kupi nowego New Holanda, będzie miał większy header. No tak, ale tak to mogę teraz przyjechać, bo tym bizunem by się coś rozklekotało, to by powiedział, kurde, co on ma za No, jak sprzęt. masz ten header do słonecznika, czy tam do kukurydzy, to możesz mi słonecznik wyciąć. Dobra, motowidła się zdejmie i będzie stół do rzepaku się założy i widać. Składa się stołu do rzepaku, nie ma no ale. Są rozdzielacze ładne. Bo nie starczyło. Nie no, ale fajnie by było jakby w farmingu był, bo chyba tylko chyba do tego małego case'a jest. A szczerze nawet nie wiem czy w takich wielkich kombach. A nie, już przecież stół do rzepaku był w tym klasie co nagrywałem. W A takich wielkich kombajnach, no pewnie, że jest tu do rzepaku. Co tym się, że nie ma? no właśnie myślałem, że nie Ja, no coś ty. ma. Bo ten, myślałem, że twardsze kosy mają. O. Bo ja nie wiem, czy tylko, czy był cały stół, czy tylko po bokach na tutaj, gdzie rozdzielacze łanu, właśnie nie wiem, nie? Nie, no cały stół, bo jest krótszy, a wtedy krótszy header jest, nie? A tak to masz dłuższy. Bo we farmingu to tylko przy tym małym, najmniejszym case'ie jest stół. I przy niczym innym nie ma już. No tylko są po bokach te ścinacze takie. No. Ty, jak ja już przyczepę mam mocno. No Boże, a bizunem to ja bym to musiał 25 godzin. No mam wrażenie, że aż się wydajność poprawiła normalnie, bo kurde. Szczerze to ci powiem, że tak chyba nie sypało mi. A, no na pewno się wydajność poprawiła, jak kombajn kupiłeś. A No, nie no, w sumie jak jęczmień tu muciłem w zeszłym roku, to prawie tyle samo było wymocone i też była przyczepa. To w sumie nie. Więc właśnie, a to... No, porządny sprzęt, New Holland i Fendt. Nie no, New Holland to nie, ale Fendt to no, już kurde, najwyższa półka można powiedzieć. Fendt, Kurde, Klas ale ładnie pada u nas, nie? i John Deere. No, no jak deszcz był potrzebny, to nie było, nie? No na przykład usnęli, no to masz 20 parę kilometrów od nas, nie? To spadło wczoraj czy przedwczoraj 70 litrów. Matko Bosko. No i gdzie był ten deszcz jak był potrzebny, a teraz jak jest, że tak powiem, no nie no, deszcz jest zawsze potrzebny, a teraz jak jest mało potrzebny, to leje jak głupi, nie? No teraz tak nie jest potrzebny, no bo No po nie, co ci no teraz tylko, deszcz? no dla buraków kukurydzy i tych roślin, wiadomo, okopkowych i no. Okopkowych. No a seler i tak dalej to są okopkowe czy nie? No też, no bo jak nie? No może tak, no bo nie wiem, bo w kopcach nie są niby siane. No marchewy w kopcach jeszcze. Kurde, ogólnie Gienek bym musiał iść ten, wymienić sobie, no, opatrunek chyba. Coś mocno zaciekło mi, ale to po filmie dopiero. Po co ja to mówiłem w ogóle? Zaraz będzie spam komentarzy, ej, co się stało? O, dzisiaj drugi odcinek rzędu nagrywany, ale chociaż jak jest nowy nabytek, to jest o czym gadać, jaki on jest piękny, ładny, zgrabny i pobawny. No. Ale tu naklejek nawalili. Ty, o, ma tutaj szybę taką wielką?
Chyba jo. I kurde, nie wiem, czy kupić tego New Hollanda w tym sezonie, bo jak mi zabraknie paliwa w tym, no to już nie będę tankował, nie? Nie no, zatankujesz, żeby wie, zaskoczysz, zjechać do wiaty, wiesz o co chodzi. Nie no, trochę musisz zatankować, żeby wiesz, żeby chłop ten, co będzie zabierał, żeby mu starczyło, żeby na lawetę wjechał. No, a to na Oliksa masz wystawionego, czy potem wystawisz dopiero na zimę? Nie, ja ten do sprzedaję na dealera. A. Dealerowi daję, nie temu całemu tam z komisu. Aha, tam do Akko. Tak. Aż dziwne, że oni mi MF-a nie polecali kombajny, jak oni przecież w MF-ach to specjalizują się. A może mają słabe te MF-y i co? No. No ale przecież Akko to jest główny dealer MF-a. Teraz. No teraz tak. No tak to Korwanek też ciągnął te MF-y. Nie, a teraz chyba nie już. Teraz chyba już nie. Teraz tylko Fendy i te takie Rosselmasze i jeszcze te. Jak one mają te takie dziwne ciągniki takie. Nie pamiętam. A komputer tutaj, Boże, to takiego w domu ja nawet nie mam komputera, jak tu jest. A jaki joystick? Piotr takiego nie ma do strzelania w Counter-Strike'u. Ty, ale to jest identyczny podłokietnik jak z Fenda ciągnika. A co ty myślisz, że będą inny robić? No taki sam, no joystick trochę inaczej tylko wygląda. I ten, jak masz włączanie wałków w Fendzie, nie? To masz No. 4, nie, to są od hydrauliki, to masz 4, a tu masz 2. Czyli pewnie otwieranie rury i otwieranie klap, nie? No może, nie wiem. No bo rura pewnie jest na hydraulikę. A reszta tamte to nawet nie pamiętam od czego są już. No kurde mać. Co, zapotrzebowanie na coś? Posrane zapotrzebowanie. A na co było, bo nawet nie czytałem. Też nie. O! Aha, na wióry jest i na wełnę jest. I na soję rośnie cena. Dobra, to ja sobie lecę. Lecę teraz sobie. Muszę dojechać po prostu do ciągnika, bo nie mam ten. W sumie zgaszę motowidło, bo mi ktoś wyskoczy przed kumba i to będę patrzał zaś. No taka wygoda teraz. Lepszy siło, znaczy. No, w Bizonie niby też było na siłownik, ale taki ten siłownik był średni, że bałem się tak co chwilę składać i rozkładać. A tutaj to już się nie boję, bo to fendowskie, to wiadomo, że dobre. No. Bo w realu tak chyba kombajny Fenda nie są popularne, nie najbardziej klasy i te, i New Hollandy. No I tak. John Deere, nie no, John Deere w sumie też mało. A tak to klasy najpopularniejsze. No tak to no. Z małych to klasy i bizony, a z dużych to tylko klasy. Klas, John Deere i New Holland. Nie no, klas, New Holland, John Deere. Się tak z tego co tutaj po naszym rejonie widać, bo może u kogoś na przykład jest dużo tych Fendów, nie? No, ziarno w miarę grube. Patrz, takie grube ziarno. Tak, grube ziarna, no. Jak z kukurydzy. grube jak jego właściciele. O Boże Święty. Ty, to teraz ja w tu mi z powrotem obrócę. Dobra. To gitara się ma. Zamykamy ułę. Rurwę. Kurwę. A ciekawe, czemu tu naklejek takich nie dali, bo tutaj kiedyś widziałem u kogoś, że tu naklejka była, a nie ma. Tam sobie naszą wkleimy naklejkę, no jak owale w ich. No. Gdyby usługi były, to jeszcze by były naklejki na bokach. Tutaj, proszę dzwonić. Usługi kompleksowe. Koszenie żyta, owsa, jęczmienia, soi, gryki, wszystkiego po kolei. No. A ten koma kiedyś grykę widział, a ty widziałeś grykę w ogóle? No właśnie nie wiem, czy to była gryka, czy to soja u nas właśnie. A chyba soja. Bym wziął ten kłos, ale by ktoś miał, znaczy kłos. To ten strąg, ale bym jak ktoś zobaczył, bym jeszcze opieprzył, że kradnie. Soja albo łubin, nie? Właśnie chyba soja, bo łubin troszeczkę inaczej chyba wygląda. Bo A łubin jest bardzo niskie? nie no, takie dosyć wysokie. To pewnie soja. No. Bo gryka jest taka niziuteńka. Gryka jak śnieg biała. Tak. Jak to tam było w tej inwokacji czy czymś tam. No, pan Tadeuszu. Pan Tadeusz. Nie pan Tadeusz. A kto? Adam Mickiewicz tą inwokację napisał. A dobra, chillaj. Ale pana Tadeusza chyba też. O Boże, inwokacja to pan Tadeusz. Ginę. Ale nie, inwokacja chyba zaczyna pana Tadeusza, wiesz?
No, 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 dobra. to by dobrze powiedziałem. To teraz na pewno już nikt nie ogląda, więc Miki się nie wygłupiuje zbytnio. Dobra, czekaj, ile to jest minut ogólnie, bo to tym To kombajnem to... teraz piszemy, jak ktoś ogląda, hashtag inwokacja. O, hashtag inwokacja i hashtag będziemy kończyć odcinek, bo to już jest coś koło 20 paru minut. Także zostawcie kciuka w górę, komentarz jakiś konstruktywny, jak ja to już mówię od paru ostatnich odcinków, subika. No i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć!